10 grudnia za 4 dni w Sztokholmie zostaną wręczone nagrody Nobla, w tym Nagroda Nobla z Fizyki. Laureatami jest trójka wybitnych fizyków: Pierre Agostini, Ferenc Krauss oraz Anne Hüller. Za co nagroda z fizyki w tym roku? Otóż za niebywale zuchwałe, nieprawdopodobnie krótkie impulsy laserowe, attosekundowe, które pozwalają na podpatrzenie. Elektronów w atomie, w cząsteczkach, w związkach chemicznych. Ma to niesamowite perspektywy odkryć biologicznych czy medycznych. Dzisiaj w naszym podcaście w Studio 504 mamy gościa specjalnego. Jest z nami profesor Grzegorz Soboń z Politechniki Wrocławskiej z Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów. Witaj, Grzesiu. Cześć Maćku. Bardzo miło cię jest gościć. Nie mamy dużo czasu. Jakieś, jak szacowałem, 3000 miliardów, miliardów attosekund, żeby porozmawiać o kuluarach odkrycia dotyczącego attosekundowej fizyki. No, jest to, jest to około 50 minut. Grzegorz, czy mógłbyś na sam początek rozbroić pewne elementarne pojęcia związane w ogóle z laserem? Chodzi tutaj o pompowanie optyczne, emisję spontaniczną i wymuszoną. Tak, spróbuję zmieścić się w podanym czasie. Wyzwanie. Każdy przyzwoity laser składa się z trzech elementów. Pierwszy, najważniejszy to ośrodek wzmacniający, czyli jakiś zbiór atomów bądź molekuł, które mają tą zdolność do emitowania światła. To może być gaz, ciało stałe, nawet ciecz, wszystko jedno. Ośrodek optycznie ośrodek czynny. Ośrodek optycznie czynny, tak, aktywny czy wzmacniający. Druga rzecz to właśnie wspomniana przez ciebie pompa, czyli źródło energii, źródło zasilania. W takiej naszej nomenklaturze laserowej mówimy na to pompowanie, czyli sposób dostarczenia energii do ośrodka aktywnego. A trzecia rzecz to rezonator, czyli w najprostszym układzie dwa zwierciadła, które otaczają ośrodek aktywny z obu stron. Z czego jedno zwierciadło jest powiedzmy częściowo przypuszczalne. I światło odbija się pomiędzy tymi zwierciadłami. No jak mamy te trzy rzeczy, to w laserze zachodzą trzy procesy kwantowe, opisane już przez Einsteina w 1917 roku. Czyli tak, po włączeniu zasilania, czyli po uruchomieniu źródła pompującego tak. zachodzi pierwszy z procesów kwantowych, czyli absorpcja. Atomy bądź te molekuły w ośrodku aktywnym pochłaniają promieniowanie, pochłaniają energię z promieniowania czy z, z jakiejkolwiek formy dostarczenia energii z, z pompy. Z fotony. Mogą to być fotony mhm. i zostają wzbudzone na wyższy poziom energetyczny. Znajdują się w stanie wzbudzonym, czyli mają pewną energię. Tak po jakimś czasie, statystycznie opisanym przez równania Einsteina, zachodzi proces emisji spontanicznej, czyli okay. atomy wytracają energię w postaci fotonu. Mm. I ten foton wyemitowany w procesie spontanicznym jest zupełnie losowy. On może mieć przypadkowy kierunek, przypadkową polaryzację, przypadkową fazę. Każdy, każda jest jednakowo prawdopodobna. No ale może się tak zdarzyć, że w tej całej masie tych fotonów któreś z nich polecą dokładnie w kierunku zwierciadła i odbiją się od tego zwierciadła i ten foton trafi w ośrodku aktywnym znowu na atom, ale mhm. tym razem na atom, który nadal jest w stanie wzbudzonym. I wtedy, I, to jest emisja wymuszona. I wtedy wchodzi w emisja wymuszona, czyli ten najmniej intuicyjny proces, gdzie atom w stanie wzbudzonym wyemituje drugi foton, czyli z jednego fotonu mamy dwa. Cudowne rozmnożenie. Tak. I składając te trzy efekty doprowadzamy do emisji wymuszonej, która dominuje ponad emisją spontaniczną i powoduje wygenerowanie spójnej, jednorodnej wiązki laserowej. No jest to niesamowite. To jest, to jest mechanika kwantowa na co dzień. To widać, to, to, to jest nasze życie. Lasery są wszędzie. Jest taka analogia, nawet kilka, kiedy się próbuje o tym mówić na początku fizykom, nie fizykom, że światło laserowe, światło spójne, koherentne, odpowiada takiej kolumnie żołnierzy, która Idzie krokiem marszowym. Jesteśmy niedaleko mostu Grunwalskiego. Tam podobno kiedyś, we Wrocławiu, tam podobno kiedyś była taka tabliczka. Zakaz przemarszu kolumn żołnierzy krokiem marszowym, prawda? bo to jest to bardzo jest duża ta. energia, prawda, która może zrezonować most. No, jest też taki poglądowy opis, że ten stan metastabilny, z którego dojdzie do, do emisji, to taka rynna z wodą, prawda, która się może oberwać. Tak. I mamy spójną wiązkę światła. Jak wiemy, Nagroda Nobla na cześć Alfreda Nobla jest wręczana w fizyce za rzeczywiście grube, poważne odkrycia. Przypomnijmy, że dostał ją Wilhelm Röntgen za odkrycie promieniowania rentgenowskiego promieni X. W latach 30. Nagroda Nobla była przyznana za odkrycie mechaniki kwantowej. W naszych, naszych współczesnych czasach była to nagroda za odkrycie przyspieszonej ekspansji mhm. wszechświata. W tych starych, starych dziejach, początkach, było tak, że to wybitni naukowcy nadawali splendor tej nagrodzie Nobla. Dzisiaj, dzisiaj raczej jest tak, że nagroda yy, yy, honoruje prawda, tych ludzi i stają się sławni. Nobel z laserów wydaje się na tle tych wielkich mhm. odkryć, no, czymś takim bardziej technicznym. To troszkę tak, jakby ludzie ścigali się, kto będzie, prawda? Szybciej wysyłał te impulsy. Czy, czy zgodziłbyście się z takim poglądem, że lasery tutaj są jakby trochę z tyłu? No Powiem szczerze, że nie wiem, czy do końca jestem w stanie się zgodzić. Powiem tak, że ja znajduję się w dość komfortowej pozycji jako laserowiec, bo statystycznie prawdopodobieństwo otrzymania nagrody Nobla, jak się pracuje z laserami, jest dużo wyższe niż gdy się pracuje w innej gałęzi fizyki. Gdyż, jakby tak policzyć luźno, to około kilkudziesięciu noblistów do tej pory było związanych z optyką, fotoniką czy światłem generalnie, a około 15-16 nagród Nobla było bezpośrednio przyznanych za albo za rozwój laserów, albo za bezpośrednie zastosowanie laserów do rozwiązania jakiegoś problemu. Teraz słuchacze mogą i widzowie mogą się domyśleć, że chciałem cię sprowokować. No, nie wiem, czy to się udało, ale może w dalszym toku tak. rozmowy. Skale aktosekundowe są dla nas, ludzi zwykłych, śmiertelników, czymś niewyobrażalnie krótkim. Ta jedna sekunda, czyli 10 do minus 18 sekundy ma się tak jak do, ma się tak do sekundy, jak jedna sekunda do około 30 miliardów lat, czyli to jest dwukrotnie więcej niż wiek naszego wszechświata, który jak wiemy od Wielkiego Wybuchu ma 13,8 miliardów lat. Jest to niebywale krótki czas. Nasze serce bije co sekundę. Mrugamy okiem co powiedzmy dziesiątą część sekundy. Bardzo szybkie reakcje chemiczne to jest już femtosekunda, prawda? A tutaj, tutaj mamy coś absolutnie z dna, attosekunda. to sekunda. Po drodze jest nanosekunda. Może warto powiedzieć, że jedna nanosekunda do sekundy ma się tak jak sekunda do stu lat. To są takie skale czasu. Nanosekunda to jest, to jest kontakt z GPS-em, ciągły kontakt z GPS-em, prawda? To są, to są okresy czasu w optoelektronice długie. A tu schodzimy w głąb. Po nanosekundach mamy pikosekundy, czyli 10 do minus 12, femtosekundy, twoja branża, 10 do minus 15, czyli jeszcze tysiąc razy mniej i w końcu attosekundy, Dalej możemy w to pójść, to zadam ci to pytanie później, Jasne. <laughs> ale to co osiągnęli nobliści to jest czas rzędu około 20, a to tak kilkudziesięciu sekund. Tak. Jest pewna fundamentalna niejasność, być może dla słuchaczy, którzy wiedzą troszkę o fizyce. Jak to jest możliwe, że mając tą bardzo szybką migawkę, prawda, która w cudzysłowie pozwala zobaczyć, jak skrzydła kolibra 80 razy na sekundę migają, poruszają się, jak można podpatrzeć ten elektron ruszający się wokół jądra? Dochodzimy tutaj do nieoznaczoności Heisenberga. Tak, tu Heisenberg na wiele rzeczy niestety nam nie pozwala. Także albo jesteśmy w stanie określić prędkość elektronu, albo jesteśmy w stanie wiedzieć, gdzie on jest. Także to, co obserwujemy, to jest tak naprawdę pewien rozkład prawdopodobieństwa, gdzie ten elektron się znajduje. Mówi się, że ten czas obiegu elektronu wokół jądra trwa około 100 attosekund. Także ta rozdzielczość tego lasera sekundowego pozwala nam na zaobserwowanie gdzie on może się znajdować no ale to, to wynika z mechaniki kwantowej że niestety dokładnie jednego pojedynczego punkciku to my niestety nie widzimy tak to mnie uspokoiłeś bo, bo czytając nagłówki z gazet mo, można odnieść wrażenie że, że to jest prawda punktowe to jest rozmyte pewne kwantowy. uproszczenie tak. no. Grzesiu spróbujmy wyjaśnić naszym słuchaczom spróbuję ci dorównać kroku co tak naprawdę odkryto w tym Noblu Zdaje się, że pierwszym krokiem były badania Piera Agostini. Tak, chronologicznie Piera Agostini zaczął tę tematykę w latach 70. ubiegłego wieku. Pracował nad zjawiskiem jonizacji gazów pod wpływem promieniowania silnego promieniowania laserowego. Jeszcze wtedy, oczywiście. No, prawdopodobnie nie mając świadomości, że generuje wyższe harmoniczne promieniowania, czyli ultrafiolet i czy jakieś w ogóle impulsy, ale to w latach 70-80 był bardzo popularny nurt badań. Później w, w latach 80-tych pod koniec lat 80-tych Anna Uwej i jej zespół zajmował się właśnie generacją tak zwanych wyższych harmonicznych. Aha. To jest proces, który może słuchacze mogą skojarzyć jako analogię. Z bardzo popularnym wskaźnikiem laserowym, czyli takim tak zwanym pointerem tak. zielonym, którym możemy prawda, na przykład okay. używamy go na wykłady. Tak. I, I taki wskaźnik zielony, to jest tak naprawdę laser, który jest podczerwony, emituje długość fali dokładnie 1064 nm mhm. i zachodzi w nim proces generacji drugiej harmonicznej, czyli to promieniowanie jest konwertowane do długości fali 532, która 3. odpowiada barwie zielonej, zielonej. którą widzimy. I to jest generacja drugiej harmonicznej. Natomiast nobliści generują no, wielokrotność, kilkudziesiątą harmoniczną tego promieniowania, więc lądujemy w zakresie ultrafioletu. W tej chwili na scenę wchodzi Ann Hiller, która będzie kontynuować te pierwotne z lat 70. przypomnijmy, badania naświetlania tych szlachetnych gazów rozrzedzonych laserami. Co takiego. Co takiego tak naprawdę zrobiła nasza noblistka Ann Hiller? Czy mógłbyś w paru słowach przybliżyć to, to generowanie mhm. tych kluczowych tutaj wyższych harmonicznych? Tak, jest to dość skomplikowany proces, który czekał kilka lat na wyjaśnienie teoretyczne w ogóle, na zrozumienie. Czyli najpierw był eksperyment, a później dopiero... Zastanawiano się, jak to wyjaśnić i jak to się dzieje, że tam tak naprawdę powstają te impulsy a to sekundowe. Czyli jednak najlepszą, najbardziej praktyczną rzeczą jest dobratoria. Zgadza się, zgadza się. Ale bardzo często w nauce kolejność jest taka, że najpierw coś obserwujemy eksperymentalnie, a dopiero potem zastanawiamy się, jak to w ogóle nam wyszło to i o, znajdujemy model. Także to, co zrobiła Anna Ulię, to przy pomocy bardzo intensywnych wiązek laserowych w podczerwieni, wzbudzała gazy szlachetne, na przykład neon czy argon mhm. i podczas takiego strzału lasera bardzo silnego w, w tą wiązkę argonu czy neonu dochodzi do jakby wybicia elektronu, czyli zjonizowania tych atomów i wybicia mhm. elektronu z tego atomu i mhm. ponieważ ten elektron cały czas znajduje się w polu elektrycznym tego światła, które pobudza mhm. ten nasz tak. gaz, to on oscyluje Okay. I doznaje przyspieszenia. W związku z tym, że on jest przyspieszony, doznał pewnej porcji tu energii kinetycznej, on będzie musiał ją później oddać w procesie rekombinacji, jeżeli znowu wróci do tego atomu. atomu. I przy tym procesie rekombinacji uwalniana jest ta nadwyżka energii, a ponieważ tej energii jest bardzo dużo, to ona ujawnia się w postaci promieniowania ultrafioletowego czyli pewnej wysokiej, harmonicznej promieniowania wejściowego czyli już nie drugiej czy nawet trzeciej, tylko rozumiem 20 czy 30. pozwól, że, że powtórzę być może być może żeby czy dobrze to rozumiem jest tak z tego co mówisz, że laser powiedzmy podczerwony o bardzo krótkiej długości fali mikrometry około mikrometra to jest fala elektromagnetyczna, której kluczowym elementem jest pole elektryczne zgadza się. i ono pulsuje zbliża tak. się do atomu tego gazu i pulsując powoduje, że elektrony będą wybijane. Dokładnie. Ale kiedy dojdzie do zmiany polaryzacji, wekt ten wektor przesunia. się oczywiście, on, on oscyluje, elektron nie będzie odpychany, ale będzie rekombinował i wracał do atomu. Ale jak powiedziałeś, ma pewną energię kinetyczną, którą będzie musiał wypluć. Zasada zachowania energii jest najcięższym paragrafem w fizyce. <gadza> I będzie musiał ją wypluć i zrobi to w ultrafiolecie. Zgadza się. Się, się. Dokładnie w ten tak. Sposób, to tak. jest taki model... Pola Kurkuma, który, który, opisał to zjawisko teoretycznie. Czy u podstaw tej takiej matematycznej tutaj mm -hmm. kwestii jest, nie leży analiza furierowska? To jest po prostu dodawanie sinusoid, to jest dodawanie Fal harmoniczny. Zgadza się, tu męczymy studentów furierem, tak. i wielu osobom może wydawać się to niepotrzebne, ale tak, to jest, to jest podstawa fizyczna, która za tym stoi. Że, że oto z, z takich różnych, chociaż zbliżonych mhm. częstotliwościowo fal, jak one się nałożą, Mogą powstać dzikie zwierzęta, zupełnie nieprzewidywalne, jakieś pulsy, prawda, odseparowane. Bardzo krótkie. I bardzo krótkie. Czy to się łączy, Grzegorz, z efektem dudnienia w akustyce? Tak, to jest dokładnie ten sam efekt, czyli efekt interferencji fal, które są ze sobą w jakiejś relacji fazowej. Jeżeli odpowiednio ponakładamy na siebie, w odpowiedniej relacji fazowej, wiele sinusoid, no to one dadzą nam w wyniku dudnienia jeden krótki impuls. Jak się stoi na światłach, blisko ciężarówki, która prawda, terkocze hmm. silnikiem i dojdzie do rezonansu twojego silnika z silnikiem autobusu ci, czy ciężarówki, to można usłyszeć czy nawet odczuć hmm. prawda, takie charakterystyczne tak, tak. dudnienie. Czyli To jest ten efekt jest prawda, interferencji, tak. superpozycji fal, tak, wzmocnienia, tak, wygaszenia. To jest niesamowite. Wspomniałeś tutaj o pracy teoretyków. No właśnie, bo Nobel jest tylko dla trzech osób. Jest przyznawany tylko dla osób żyjących i tylko dla trzech. Wymieniłeś tutaj nazwisko teoretyka, Paul Korkum. Zdaje się, że oprócz niego teoretycznie rachunki prowadził też Maciej Lewenstein. To jest Polak. Tak, Revenstein jest Polakiem. Pracuje obecnie w Barcelonie, ale jest Polakiem. Czy jemu ta nagroda Nobla nie uciekła? Hmm. A jest pewna kontrowersja w środowisku i rzeczywiście problem jest taki, że Nobla mogą dostać tylko trzy osoby. I to jest twardy orzech do zgryzienia dla Komitetu Noblowskiego. Dlatego Komitet Noblowski w tym roku sprytnie wybrnął z tego, ograniczając Nagrodę Nobla, wyraźnie pisząc w uzasadnieniu za eksperymentalne. O tak, rozwiązał to prawdę. Tak, tak, także wykluczył automatycznie całe grono teoretyków i zostawił trzy, powiedzmy, najważniejsze osoby, które pokazały eksperymentalną weryfikację tego zjawiska. Powiedzmy sobie, co ustalił Maciej Lewenstein. Profesor Lewenstein, on był w tej trójce, która opublikowała pierwszą pracę teoretyczną, która przewidziała, że te harmoniczne mogą nieść w sobie impulsy atosekundowe. I tutaj powstał pewien taki model, znany dzisiaj pod nazwą właśnie modelu Lewensteina, który tłumaczy to zjawisko na poziomie kwantowym, tej interakcji światła, pola elektrycznego z atomami i jonizacji i rekombinacji. Elektrodynamika kwantowa... Równania Einsteina. Zgadza się, zgadza się, tak. Także to jest model bardzo trudny i skomplikowany, ale jest jednym z możliwych wyjaśnień tego efektu. Rozumiem. To znaczy, wydaje mi się, że rozumiem. Paul Korkum jako teoretyk potrzebuje trzech rzeczy. długopisa, Długopisu, ołówka, prawda? A do tego papieru i kosza na śmieci, żeby wyrzucać, jak mówią, zbędne czy złe pomysły. Jak skontaktował się z taką ekipą tak. czystych eksperymentalistów? To, to, to była też ciekawa historia, gdyż. Powiedzmy, pierwsza praca, która pokazywała, że mogą powstać impulsy adtosekundowe przy takim oddziaływaniu, powstała bodajże w 1994 roku. I autorami tej pracy był właśnie profesor Lewenstein, Paul Korkum i profesor Anna Ulrike. Co też pokazuje, że ona jako bliska nie dość łączyła, że, siły. łączyła tą niebywałą zdolność do łączenia teorii z, z praktyką. To tak. jest bardzo rzadkie u naukowców. U Enrico fizyków. Fermi jako fizyk miał taką cechę. Tak. Ok. I, I to jest cecha, która. No, za to się dostaje nagroda Nobla. Tak. I oni opublikowali pierwszą pracę teoretyczną. Później, kilka lat później, profesor Ferenc Kraus, który jest kolejnym z, z trójki noblistów, również wygenerował w swoim laboratorium impulsy autosekundowe i zaproponował pewne wyjaśnienie teoretyczne, zgłosili tą pracę do czasopisma Nature, czyli najbardziej no prestiżowego czasopisma, w którym każdy z nas chciałby publikować, i otrzymał recenzję, w której było napisane, że no, wydźwięk był taki, że fajnie zrobiliście fajny eksperyment, ale ta wasza teoria to mi się nie podoba i ja wam zaproponuję lepszą. I otrzymali gotowy przepis na, na rozwiązanie teoretyczne ich problemu, opis, dokładny model. Od korkuma. Tak, później okazało się, że tym recenzentem był właśnie Polkorku. I Ferenc Kraus, jak zobaczył tą recenzję, zaproponował redakcji Nature, że może ujawnią dane tego recenzenta i on chętnie umieści tego recenzenta jako współautora publikacji i umieści te jego wyniki. To jest fair play. I, i to jest fair play, ale to jest rzecz, która się nie zdarza i ja nigdy o tym nie słyszałem, ponieważ recenzenci są zawsze anonimowi. Mhm. Natomiast tutaj doszło do takiej zupełnie niecodziennej sytuacji i w ten sposób nawiązała się między nimi współpraca. Dotykamy tutaj takiej kwestii, że współczesna nauka to jest gra zespołowa. Absolutnie. Te czasy Lorda Cavendisha, który w prywatnym domu w Londynie zmierzył wartość stałej grawitacji, prawda, czy, czy nawet no. Ernest Rutherford odkrył jądro atomowe, no co prawda z Geigerem i z Marzdenem, ale sam to prawda, no. składał. Rękoma to minęło, prawda? To, tak, jest, to, to są korporacje, to są pieniądze, to są olbrzymie wysiłki całych sztabów ludzi. Pozwól, że tylko hmm. przypomina mi się taka rzecz, że prace z krystalografii szczególnie i z, z fizyki cząstek elementarnych mają kilkadziesiąt autorów. Tak to prawda. Czasy takich fizyków, którzy sami rozwiązywali problemy już dawno minęły. Zazwyczaj to są bardzo trudne eksperymenty. Zauważ, że w obecnej fizyce, żeby coś odkryć. To musimy mieć albo wielki zderzasz hadronów, albo tak. wielkie infrastruktury typu LIGO, albo tak. właśnie duże eksperymenty. LHC. Tak, dokładnie. Mm. E, także należy tu wspomnieć, że sam eksperyment tej generacji impulsów attosekundowych to jest piekielnie ciężka sprawa. Nad tym musi pracować kilka osób, które w zasadzie codziennie rano przychodzą do pracy. Mm. Idą do laboratorium, ubierają się w kombinezon, ponieważ to wszystko się, tak nie, tak, tak. ponieważ to wszystko jest w tak zwanym clean roomie, czyli mm. pomieszczeniu o podwyższonej czystości. Wszystkie wiązki laserowe, te ultrafioletowe, muszą znajdować się w absolutnej próżni. Mm. W związku z tym, żeby utrzymać warunki, żeby to działało, to do tego potrzeba całego grona doktorantów czy postdoków, którzy przy tym pracują. Także no to sam pasjonatami, nie jest... prawda? To trzeba, kochać, Absolutnie. Tak? To, to, to. Myślę, że to mamy. Tak. Osobiście znasz, i to całkiem chyba dobrze, profesora Ferenca Krausa, który, który jest tutaj no, takim spin doktorem troszkę, że nie mogę tak powiedzieć, który, który zakręcił tą sprawę najbardziej jakby spektakularnie. Mhm. Czy Co jest jego osiągnięciem największym? Tak, tak. Profesor Klaus, no, mam przyjemność go znać, no może nie jakoś bardzo dobrze, ale, ale poznaliśmy się i miałem, miałem przyjemność z nim rozmawiać. Jego zespół jako pierwszy wygenerował tak zwane wyizolowane impulsy sekundowe. Tu należy może wspomnieć, że jak mówiliśmy o tym wybijaniu elektronów w polu elektrycznym światła, które trafia na gaz, to wiemy, że to pole elektryczne cały czas oscyluje i mhm. ten proces on się bardzo często powtarza. Więc w mhm. efekcie otrzymujemy. Ciąg impulsów atosekundowych. O, okay. o, to jest y, tzw. Pulse train, tak zwany post-train, czyli taki po pociąg, pociąg y, e, impulsów. E, impulsów bardzo krótkich, ale A. położonych bardzo blisko siebie. I one wręcz były bardzo trudno rozróżnialne, e, i to się zlewa w jeden obraz jakiegoś dłuższego impulsu. I takim, do tego przepraszam etapu doszedł Do tego etapu doszedł Agostini, tak. I e, takim świętym gralem było wygenerowanie wyizolowanego okay. impulsu autosekundowego, czyli takiego, który będzie jeden, i dopiero potem jakiś długi czas, czyli nanosekund ileś tak, zanim, tak. nim. No czyli wieczność w skali autosekundowej, tak. dopiero zanim kolejny. I, i to zrobił profesor Kraus um, odpowiednio sterując tym wejściowym, pobudzającym polem elektrycznym. Czyli on opracował taką technikę, ponieważ jest laserowcem. Jest też, on też łączy w sobie bycie teoretykiem, ale też i inżynierem, ponieważ on skończył również Politechnikę i Elektronikę. Jest Węgrem. Jest, Węgrem. jest Węgrem, tak. Skończył Politechnikę bodajże w, Buda, w Budapeszcie, a później tak. pracował w Wiedniu. Tak. Pracował później w Wiedniu. I on opracował technikę, w jaki sposób kształtować pole elektryczne tych impulsów, bardzo krótkich impulsów femtosekundowych, które pobudzają ten proces jonizacji w gazie mhm. i przekładają się na wygenerowanie wyizolowanego impulsu aptosekundowego. Czy, czy nie jest zatem prawdą, że w pewien sposób Kraus zainspirował się trochę Albertem Einsteinem, jeśli chodzi o efekt mhm. fotoelektryczny, że foton wybija fotoelektron, prawda? tym razem z pojedynczego atomu? Tak? To jest takie. Mikroskopowe bardzo. Co więcej, zdaje się, on był w stanie rozdzielić czasowo wybicia tych elektronów z różnych orbitali. To jest niesamowite. Tak. Profesor Krauss i jego zespół również jako pierwsi pokazali, że właśnie można tymi impulsami podglądać te elektrony. On w zasadzie. Był takim, taką osobą, która zapoczątkowała ten trend i on nadał nazwę atto nauka czy acto fizyka. Także tak, uznaje się go za twórcę w ogóle tego nurtu badań, czyli wykorzystania impulsów atosekundowych do tego, żeby nimi mierzyć zjawiska. Słyszałem, czytałem, że profesor Kraus jest, jest skromną osobą. Podobnie jak Bill Gates jeździ garbusem, a, a jego ochroniarz limuzyną. Czy to prawda? No tego niestety nie wiem, ale wiem, że ma... E, zabawną tablicę rejestracyjną w swoim samochodzie. AS01, która oznacza, że. Tak, Autosekunda. sekunda, 2001 <laughs> rok. Wtedy, wtedy, o, po wtedy, raz pierwszy... wtedy po raz pierwszy wygenerowali impulsy autosekundowe, co świadczy pewnie o tym, że jest totalnie zanurzony w tym, co robi, ale masz rację, jest wyjątkowo skromną osobą. Tu może warto też wspomnieć, że profesor Klaus jest twórcą, współtwórcą, współzałożycielem fundacji Science for People, która pomaga osobom w Ukrainie. Słyszałem, że duża część nagrody Nobla I... pójdzie na Ukrainę przekazał sporą część swojej nagrody Nobla właśnie na pomoc Ukrainie. Nobel został przyznany za, dla trójki ludzi. Pierwotne badania Piera Agostini dotyczyły rozrzedzonych gazów, pobudzanych laserami. Przełom nastąpił, przełom nastąpił, jak dobrze zrozumiałem w pracach Ann Hiller. Hmm. Która wygenerowała te overtony, te, te harmoniki hmm. ultrafioletowe. Ultra no, potem Pier Agostini jak gdyby skonstruował te takie pociągi tych fal, tak. tych impulsów. Tak. Dzięki w pewien sposób pracom Korkuma to zrozumiano i, 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 i nawet bodajże zmierzono. Kilkaset sekund, jakie, jakie to są przedziały, ale w końcu ukoronował to Ferenc Kraus, witny, genialny fizyk, bez dwóch zdań, teoretyk i, 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 i praktyk. I, I to prowadzi do niesamowitych, niesamowitych potencjalnych odkryć. Profesor Kraus odwiedził Politechnikę Wrocławską 7 listopada. Razem z, z doktorem Maciejem Kowalczykiem mieli krótkie, on, on znacznie dłuższe, a potem Maciej Kowalczyk krótsze wystąpienia. No zrobiło to na nas wszystkich duże, duże zrobiło to na nas duże wrażenie, że mamy takie bezpośrednie koneksje z, z takim prężnym zespołem. No to jest przyszłość dla młodych. Tak, doktor Kowalczyk ksz, 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 kształtuje teraz swój pierwszy zespół badawczy właśnie wokół tej tematyki, także m, poszukuje studentów i doktorantów. I liczymy na bardzo owocną współpracę z, z grupą profesora Kraus'a. Tu też y, może powiedzmy, że mm, oni też używają naszych układów elektronicznych, które nasi elektronicy na naszym wydziale, w naszym zespole opracowują. Jeszcze przed y, Noblem y, ta współpraca się zaczęła, a w międzyczasie no, tak wyszło, że, że y, Ferenc Kraus dostał Nobla. Y, ale współpraca układa się bardzo dobrze i mam nadzieję, że mimo tej nagrody Nobla nadal będzie kontynuowana, bo jednak nagroda Nobla podobno Zmienia dramatycznie. Obciąża życie człowieka administracyjnie. Tak, i powoduje, że jest się już bardziej twarzą niż tak. naukowcem. Ale znając Ferenca Krausa myślę, że jemu absolutnie to nie grozi. Nawet jest taka anegdota, że jak ogłoszenie tych nagród było, to znaczy telefony, kiedy otrzymał telefon ze Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk na temat tego, że dostał Nobla. I to teraz był chyba... nie mogę rozmawiać, prowadzę eksperyment. Tak? <laughs> to <był laughs> chyba właśnie czwartek czy piątek był, był na uczelni. No i wszyscy myśleli, że w poniedziałek nie przyjdzie do pracy, bo przecież był Nobel, a w poniedziałki oni zawsze mają seminaria. Tak. No i profesor Kraus jak, jak zwykle stawił się na seminarium, zadawał pytania, miażdżył doktorantów pytaniami, nic się nie zmieniło. <laughs> czy dla niego tak jak dla Takiego wybitnego fizyka Wolganga, Pauliego, wszystkie pytania są głupie? Eee, A nie. Akurat mieliśmy przyjemność przeprowadzić profesora Krausa przez nasze laboratorium, pokazać mu kilkanaście różnych eksperymentów. Totalnie różnych. Od fundamentalnych, laserowych po spektroskopie i nawet sztuczną inteligencję. I przy każdym zadawał mnóstwo pytań. Także wydaje się, że interesuje go wszystko. I jest bardzo takim naukowcem o szerokich horyzontach, nie tylko skoncentrowanym na swojej działce. No ale myślę, że takie osobowości dostają właśnie Nagrodę Nobla. Co ciekawe, Anna Ulje też, jak do niej zadzwoniono, akurat prowadziła wykład. Hmm. I odebrała w połowie, oznajmiła, że ok, i dalej jak gdyby nigdy nic. Tak, tak. Poprowadziła drugą połowę wykładu. Nie wiem, czy my bylibyśmy w stanie się skoncentrować. To są i... wzorce zachowania. Wszystkich słuchaczy i widzów, którzy chcieliby zobaczyć profesora Krausa w akcji, zapraszamy na obejrzenie filmu z seminarium Noblisty na Politechnice Wrocławskiej, które odbyło się 7 listopada. Wtedy taka była umowa, jeszcze chyba sprzed pandemii, miało powiedzieć o zastosowaniach. Tej fizyki aktosekundowej w medycynie. Właśnie, może na ten temat za chwileczkę, ale jakie są ogólnie potencjalne możliwości wykorzystania tej piekielnie szybkiej fizyki aktosekundowej? To jest, to jest rzecz, która troszeczkę, po części jest to rozwiązanie, które szuka jeszcze swojego problemu, ale możemy to potraktować jako ekstremalnie precyzyjne i szybkie narzędzie metrologiczne. To znaczy, mamy do dyspozycji, Migawkę, która ma czas otwarcia rzędu. Kilkudziesięciu bądź setek autosekund. No i teraz możesz sobie wyobrazić, że jeżeli chcesz na przykład zmierzyć, jak dwóch sprinterów wpada niemal równocześnie na metę w biegu na 100 metrów, tak? Usain Bolt biegnie z prędkością około 50 km na godzinę, chyba. Jedna setna sekundy. Jedna setna sekundy wystarczy, żeby rozróżnić, tak? W przypadku Formuły 1, jeżeli bolidy poruszają się z prędkością 300 km na Hamilton godzinę, i... Hamilton czy Max Verstappen, tak? tak? Jedna tysięczna. Jedna tysięczna. A co jeżeli chciałbyś zmierzyć ruch elektronu wokół jądra, który się porusza z prędkością milionów kilometrów na godzinę? To, jest, to są prędkości relatywistyczne. To są prędkości relatywistyczne. Potrzebujesz do tego migawki attosekundowej. I, I to jest właśnie to. Czyli możemy mierzyć zdarzenia, które trwają ekstremalnie krótko i możemy zrozumieć, jak zbudowane są atomy, możemy zastanowić się, jak zbudowana w ogóle jest materia, która nas otacza, jakie są zjawiska, które tam zachodzą. Także jest to fenomenalne narzędzie do zrozumienia elementarnej, podstawowej fizyki i zrozumienia istoty rzeczy wokół nas. Jak na przykład zachodzi proces fotosyntezy, bo to też są elektronowe zjawiska. A, a takie sprawy jak wyjaśnienie zagadek mechaniki kwantowej, jak, jak wygląda struktura i dynamika procesu tunerowania atomu, prawda? Zgadza się. To są rzeczy, które umożliwiają właśnie impulsy attosekundowe. Grzegorz, skoro wymieniłeś Usaina bolta w sprincie, to warto może wspomnieć, że początki w ogóle tej dziedziny mają taki rodowód sportowy. A tak, faktycznie. Początek w ogóle myślenia w kategoriach ultraszybkich e, przyjmuje się, że miały miejsce w roku 1972, kiedy to e, amerykański 1900, biznesmen, 1800, 1872, 82. kiedy to znany mm, amerykański biznesmen, potentat kolejowy, e, ale i polityk gubernator stanu Kalifornia Leland Stanford, który był późniejszym założycielem Uniwersytetu Stanforda, no tak. e, miał stabilne koni Zastanawiał się czy koń podczas galopu odrywa wszystkie cztery kopyta od ziemi. I Męska to, sprawa. To, to był najwyraźniej był to bardzo ważny problem na tamte czasy i nie da się tego dostrzec gołym okiem, ponieważ mm -hmm. to dzieje się za szybko. Tak. I Stanford, ponieważ też był miłośnikiem nauki, to zaangażował do tego celu, do rozwiązania tego problemu znanego brytyjskiego fotografa, który pracował w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych, Edwarda Maybridge'a. I Maybridge'owi zajęło to 4 lata, żeby ten problem rozwiązać. Musiał skonstruować dość skomplikowany system aparatów fotograficznych. Mm -hmm. Szybko policzył, że wymaga to migawki na poziomie 1,6 sekundy żeby uzyskać wystarczającą rozdzielczość, żeby zobaczyć to zjawisko, i on umieścił wzdłuż toru wyścigów konnych seria aparatów ze sznurkami rozciągniętymi wzdłuż toru tak żeby spowalnianych Koń musiał zerwać te sznurki żeby wyzwolić migawkę i składając te zdjęcia rzeczywiście zaobserwował że koń odrywa wszystkie cztery kopyta podczas galopu daje głowy że założyli się o to. tak był A. zakład podobno założyli się o 25 tysięcy dolarów czy rzeczywiście tak jest profesor Ferenc Kraus mówił o zastosowaniach medycznych. Mhm. Tutaj dotykamy kwestii już spektroskopii atmosekundowej. Czy mógłbyś skomentować to? Co to jest w ogóle spektroskopia? Powiedzmy bardzo ogólnie, mhm. jak wiemy, no, to jest kwestia absorpcji emisji bądź emisji yy, fotonów, yy, w, wyniku, w wyniku takiego procesu, że molekuły atomy pochłaniają, I yy, emitują pewne światło, no i to są takie fingerprinty, takie linie papilarne i to jest detekcja, jakie tam są materiały, związki i tak Czy takie krótkie impulsy nie są przesadą? Myślę, że nie. Tu w tym momencie profesor Krauss w, w swoich badaniach obecnych używa też impulsów femtosekundowych, ale myślę, że następnym krokiem będzie do tego użycie attosekund. Dlaczego na razie nie A to sekund? Ponieważ to są, tak jak powiedzieliśmy, strasznie skomplikowane urządzenia. O ile laser fentosekundowy przyzwoity zmieściłby się spokojnie na tym stole, to laser attosekundowy nie zmieściłby się w tym pomieszczeniu. Więc ze względów praktycznych, jeżeli mówimy o zastosowaniach medycznych, o których oni mówią, czyli wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych na podstawie badania spektroskopowego krwi, czyli wyobrażamy sobie coś co mogłoby stać w wielu miejscach w gabinetach, w szpitalach. No to raczej nie będzie to laser attosekundowy, ale może w przyszłości miniaturyzacja nastąpi. Zobacz, co stało się z tymi lampowymi mastodontami, które prawda, były słabsze od, od, się. od y, kalkulatorów, nie? A, a zajmowały całe pomieszczenia. Profesor Kraus słynie z tego, że oprócz tego, że jest bardzo skromną osobą, ma niesamowitą charyzmę i uchodzi za taką groźną osobę. Jako szef się go boją, prawda? Może nie przeklina tak jak Razerford w laboratorium, ale, ale ludzie się go boją. Wiem, że, że ty się go nie boisz, ale wiem, że też nie boi się go doktor Maciej Kowalczyk, który bezpośrednio z nim współpracuje, zresztą chyba przebywał na stażu postdoktorskim. Co jest tutaj tajemniczą odwagi <grymne> tak, Macieka? No, ja, ja może nie, nie współpracuję bezpośrednio um, z profesorem Krausem, więc nie mam tego problemu, ale Maciek Czyli reprezentant naszego zespołu. Rzeczywiście pracował przez kilka lat u profesora Krausa. Myślę, że kluczowe było to, że Maciek jest fantastycznym wspinaczem i alpinistą. Chociażby pokonał wiele ścian typu The Nose w Josemitach. Więc been? Tak, więc myślę, że po takim przeżyciu to człowiek się już niczego nie boi. Także dlatego myślę, że bardzo dobrze się dogadali z profesorem Krausem. I tu warto wspomnieć, że jak opuszczał grupę z Monachium to, to Ferenc Kraus powiedział mu, że dobra, jedź, ale bierz sprzęt, bierz stół, otwórz u siebie nowe laboratorium i kontynuuj dalej tą dobrą robotę. Także te badania nad laserami do. Próbkowania krwi są dalej kontynuowane w naszym zespole. To ciekawe, co mówisz, bo to, to świadczy o, o, o jeszcze takiej rzeczy, że oprócz tej gry zespołowej yy, trzeba się wykazać po prostu charakterem. Jak najbardziej. I, tak. i trzeba to kochać i, i, i po prostu nieustępliwie przejść, przejść do przodu. Czy płat to sekundach mamy jeszcze jakieś szanse na coś dalej? A to przesada. Jednostki bo. istnieją, tak? Następne w kolejności są zeptosekundy. I powiem szczerze, mówi się o tym. Są całkiem dobre prace teoretyczne znanych dobrych zespołów, które pokazują, że możliwe jest wygenerowanie impulsu zeptosekundowego, powiedzmy o czasie trwania kilkuset zeptosekund, czyli jeszcze tysiąc razy krócej niż adtosekundy, stosując odpowiednie pobudzenie tego gazu, czyli w bardzo specyficznych warunkach odpowiednim laserem. I ja słyszałem już o tym na konferencjach gdzieś mniej więcej 10 lat temu, już się o tym mówiło. Myślę, że wiele osób będzie nad tym pracować i, i próbować pójść jeszcze dalej. Czyli już będzie to 10 do minus 21. 10 sekundy. do minus 21. Tysiąc, Tysiąc razy mniej niż ad sekunda. Jedna attosekunda sekunda ma się tak jak to do sekundy, jak sekunda do wieku wszechświata i jeszcze więcej dwa. Więcej. Te skale są niewyobrażalne. Te skale uświadamiają nam, w jakim my, my specyficznym spektrum czasowym mhm. żyjemy, prawda? bo tutaj z jednej strony mamy te skale horrendalnie krótkie, te optoelektroniczne nanosekundowe, pikosekundowe, ale też z drugiej strony to są miliony lat ewolucji, prawda? A, 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 albo miliardy lat ewolucji bakterii. Tak, jesteśmy gdzieś w takiej strefie zupełnie przejściowej. Perspektywa się zmienia w momencie, kiedy się rzeczywiście siedzi w tym temacie ultrakrótkich zdarzeń. Mhm. Kiedy ja w laboratorium widzę coś na skali nanosekundowej, to w ogóle mówię: A, to jest mhm. świat. Także to, co my robimy, to są femtosekundy. Powiedzmy impulsy rzędu kilku, kilkunastu femtosekund. Tu też może wyjaśnimy, że. To, że ktoś zajmuje się femtosekundami, to nie znaczy, że to jest gorsze niż tak. attosekundy. To jest po prostu co innego. Tak samo nie możemy powiedzieć, że samochód osobowy jest gorszy niż czołg, bo czołg ma większy silnik. Tak, tak. Po prostu służą do czegoś zupełnie innego. Tak. I podobnie z impulsami femtosekundowymi. To jest nauka sama w sobie i spektrum zastosowań jest niesamowite. No i też potrzeba impulsu femtosekundowego, żeby. Osiągnąć impuls aktosekundowy. Tak. I tu też może warto wspomnieć o Nagrodzie Nobla z fizyki za rok 2018. Pinceta laserowa. E, laserowa to jedna, a druga to była wzmacnianie impulsów femtosekundowych. Czyli Gerard Muru i dona Strickland opracowali technikę wzmacniania impulsów femtosekundowych. Nie byłoby Nobla dla Krausa Agustiniego i Anny Ullier, mm -hmm. gdyby nie odkrycie Gerarda Muru i Donny Strickman. Oni wykorzystują tę technikę, jak również my wszyscy w laboratoriach laserowych. Czym obecnie zajmujecie się w waszym laboratorium? Jakie są plany badań? Tak, prowadzimy kilka różnych projektów. Pierwszy, powiedzmy, dotyczy właśnie optycznych grzebieni częstotliwości, czyli opracowujemy lasery, które służą do spektroskopii, czyli do właśnie Wykrywania i badania śladowych ilości związków chemicznych. Jesteśmy w stanie tworzyć lasery, którymi badamy stężenia dwutlenku węgla, metanu czy generalnie gazów cieplarnianych, ale też i substancji toksycznych, np. formaldehydu. I mierząc te molekuły, dostarczamy właśnie informacji dla chemików i fizyków na temat kształtu linii widmowych i wzbogacamy bazy danych, co pozwala też tworzyć lepsze modele tych molekuł. Drugim nurtem jest zastosowanie laserów w mikroskopii, czyli opracowujemy lasery femtosekundowe, czyli generujące bardzo krótkie impulsy światła, do tego, żeby badać za ich pomocą różnego typu materiały. I jednym z jednych takich z ostatnich sukcesów jest opracowanie lasera, którego użyliśmy wraz z współpracownikami z, z Międzynarodowego Centrum Badań Oka w Warszawie. Do diagnostyki siatkówki oka, czyli pokazaliśmy, że możemy za pomocą lasera femtosekundowego na żywym oku ludzkim, in vivo. in vivo, tak zgadza się, zmierzyć obraz siatkówki widziany w takim obrazie dwufotonowym, to znaczy dającym dużo więcej informacji niż klasyczna oftalmoskopia jednofotonowa. Możemy zobaczyć Zmiany takie czynnościowe siatkówki, i może w perspektywie wykrywać schorzenia na wczesnym etapie, bądź też doprowadzić do jakichś nowych terapii. A najnowszym projektem, którym się zajmujemy, to wykorzystanie modnej obecnie sztucznej inteligencji w laserach. W pewnym momencie stwierdziłem, że może jednak komputer lepiej będzie umiał zaprojektować laser niż ja i pomyślałem nad takim pomysłem, żeby zastosować algorytmy uczenia maszynowego do tego, żeby one optymalizowały te impulsy femtosekundowe. To znaczy budujemy takie układy, w których wstawiamy pewnego rodzaju modulatory, które są sterowane za pomocą algorytmów uczenia maszynowego i one Optymalizują te impulsy. Także zespół liczy obecnie siedmiu, siódemkę doktorantów i dwójkę młodych doktorów, i wspólnie pracujemy nad tymi trzema zagadnieniami. To jest niesamowite. Powiedziałeś o zastosowaniach medycznych, ale na początku zapachniało trochę laboratorium kryminalistycznym. <laughs> Może i tam też. <laughs> bo odciski palca. <laughs> Zastosowań jest bardzo wiele. Oczywiście jednym z wielu jest właśnie mikroskopia taka w ujęciu biomedycznym. Generalnie zagadnienie oddziaływania światła z materią jest ekstremalnie ciekawe i prowadzi do różnych ciekawych wyników na poziomie takim fundamentalnym, ale jednak szukaliśmy zastosowania bardzo praktycznego, które no pozwoli przyczynić się do pewnego postępu. No, no, chociażby medycznego, czyli takiego jakimś znaczeniu społecznym. I tutaj te lasery do badania oka okazały się takim strajem w dziesiątkę. Rzeczywiście był to pomysł, który przyszedł właśnie ze strony optyków, czy okulistów, czy, czy biomedyków, biofizyków, którzy potrzebowali takiego lasera, takich laserów, a takich laserów nie było. I Pamiętam, jak kolega właśnie z tego instytutu zadzwonił do mnie i powiedział, że słuchaj, Grzegorz, potrzebujemy lasera o takich i takich parametrach. I ja mu powiedziałem, ale nie ma takich laserów. A on mówi, no właśnie dlatego dzwonię. I, i, i myśmy taki laser właśnie zrobili i rzeczywiście zademonstrowaliśmy, że to działa. I obecnie już coraz więcej ochotników jest badanych i gromadzimy te dane z oczu, żeby może coś na tych podstawie wywnioskować na temat zmian świadkówki. Przypominała mi się scena z filmu Apollo 13 z Tomem Hanksem. To była ta misja, która zawróciła tak. za księżycem i im się kończyło powietrze, i, i na dole, tam w tym centrum kontroli lotów, była desperacka akcja, żeby taki filtr, zdalnie, zdalnie im, im jakoś pomóc zbudować. No i ten szef z papierosem nieodłącznym, prawda, i z kawą powiedział, krzyczał, że. Natychmiast. To ma być wykonane natychmiast. Chcemy to mieć teraz. Nie? Troszkę jak w Twoim <laughs> to przypadku. Tak to czasami wygląda. To są rzeczy na wczoraj, nie? Tak, tak wygląda brutalnie. Się z czasem. Tak. Każda to sekunda jest dla nas ważna. Wiem, wiem że, że w swoich pracach badawczych pasjonuje Cię astronomia, to znaczy na przykład badanie składu chemicznego egzoplanet, które są odkrywane w coraz większej liczbie w tej chwili ponad 5,5 tysiąca. Czy tą spektroskopię krótkoimpulsową można tam też zastosować? Jak najbardziej. Tu spektroskopię laserową stosujemy do tego celu, przy czym używamy zupełnie innego zakresu spektralnego. Jednak te, te fingerprinty, te odciski tak. palca molekularne z molekuł, które znajdują się w składach egzoplanet czy atmosfer innych obiektów, znajdują się w średniej podczerwieni. Także to jest trochę inny zakres. Do tego wystarczy laser femtosekundowy, ale niewykluczone, że w ultrafiolecie też coś widać i, i możliwe, że do tego zastosujemy lasery ultrafioletowe, atosekundowe. To jest marzenie wielu astronomów, astrobiologów zobaczyć, jaka tam jest pogoda, jaki jest skład atmosfery, jakie są biomarkery życia. Się. Tak, to tak, tak. umożliwiają nam lasery femtosekundowe obecnie. Czy to jest możliwe, że, że my tutaj na Politechnice Wrocławskiej jesteśmy w stanie Dzięki twoim badaniom w laboratorium badać atmosfery egzoplanet? No, pośrednio tak. Może nie, nie bezpośrednio patrzymy na egzoplanety i mierzymy ich atmosfery. Ale pomiar atmosfer egzoplanet wygląda w następujący sposób. To znaczy, musimy mieć jakiś instrument, który lata w kosmosie, na przykład teleskop Jamesa Weba, który rejestruje światło, tak, z, tak. które przechodzi przez na przykład różnych obiektów. I on rejestruje straszną dużą liczbę danych nie? na temat linii absorpcyjnych wynikających z obecności różnych molekuł w atmosferze. Biomarkerów na przykład takich życia. biomarkerów, czy właśnie linii pochodzących od różnych molekuł. Każda molekuła ma swoje charakterystyczne odciski palca, czyli długości fali światła, które pochłania. pochłania. I teraz w kosmosie panują specyficzne warunki. Zupełnie inna temperatura, zupełnie inne ciśnienie. I my, rejestrując te dane, musimy je odpowiednio zinterpretować. Więc żeby, my mogli, żebyśmy my mogli je zinterpretować, musimy najpierw również e, odpowiednią dużą liczbę danych wygenerować na Ziemi, to znaczy zmierzyć e, najróżniejsze linie absorpcyjne różnych molekół w różnych warunkach. Tak. I do tego właśnie służą lasery opracowywane no, przeze mnie i, i nasz zespół. E, czyli pracujemy nad urządzeniami, które e, nazywają się tak, z, tak zwanymi optycznymi grzebieniami częstotliwości. To są to są lasery, które emitują bardzo wiele linii, bardzo wiele kolorów, można powiedzieć, tak, nie jeden nie jedną monochromatyczną linię, ale na przykład milion takich linii, zlokalizowanych w zakresie spektralnym średniej podczerwieni, i przeprowadzając odpowiednie eksperymenty, czy u nas, czy z naszymi współpracownikami w Szwecji, czy Francji. Jesteśmy w stanie mierzyć bardzo dokładnie linie absorpcyjne molekuł będących w różnym ciśnieniu, w różnej temperaturze. Ostatnio też pokazaliśmy właśnie możliwość mierzenia widm metanu w bardzo wysokiej temperaturze takiej, która może panować właśnie na egzoplanetach czy na satelitach Jowisza chociażby. Tak? Mówimy tutaj o egzoplanetach, ale bardzo ciekawe rzeczy dzieją się w górnych warstwach atmosfery Wenus. Jest, jest stwierdzony, na przykład, jest, jest obecność, jest stwierdzona obecność takich biomarkerów, typu na przykład fosfina. Więc to nawet układ słoneczny jest tutaj już pewnym celem, prawda? Tak, no i oczywiście, i żeby zinterpretować te dane, my musimy, żeby wiedzieć, co tam w zasadzie było, skąd my wiemy, co tam się znalazło, to my musimy najpierw wykonać pomiary na Ziemi, stworzyć bazy danych e, linii absorpcyjnych molekuł, żeby potem przyporządkować te dane z kosmosu do, do tej bazy danych. Więc to spektroskopiści pracują nad ciągłym poszerzaniem e, tych baz danych, a my jako laserowcy dostarczamy im do tego narzędzia. Więc można by snuć tutaj rozważania, ale to chyba jest okazja do innego spotkania, że dokładność na przykład takich urządów jak GPS, prawda, mhm. urządzeń jak GPS no wzrosłaby niewyobrażalnie, gdyby, gdyby stosować jeszcze bardziej dokładną podziałkę czasową. Ludzie bardziej niż fizyką są zainteresowani transakcjami, transakcjami drutowymi, bankowymi, żeby one mhm. były dokładnie, prawda, i jedna grupa biznesmenów wyprzedziła drugą. Ale, ale tam też, tam też chodzi o, o bardzo dokładne pomiary czasowe, prawda? Tak, za tym stoją też lasery. Obecnie lasery są głównym budulcem zegarów optyczno-atomowych. W każdym takim zegarze optyczno-atomowym jest oczywiście ten zbiór atomów, które generują tą podstawę czasu. Mhm. Może to być ITER, wstrąd. to stara się. To jest tak milion razy gorzej niż niż, niż stąd. Co ciekawe, wzorzec sekundy, definicja sekundy jest oparta na cezie i tak. jest absolutnie przeterminowana. Jesteśmy w stanie mierzyć sekundę dzisiaj miliony razy dokładniej. Ale w zegarze optyczno-atomowym jest co najmniej kilka laserów i on tworzy tą super dokładną skalę czasu, czyli. Rzędu 10 do właśnie minus 18. Czyli mhm. to jest tak, że gdybyś, jeżeli mamy taki zegar, to gdybyśmy go włączyli w momencie wielkiego wybuchu, tak. powstania wszechświata, to do dzisiaj on by się pomylił o jedną sekundę to dzisiaj jedną... tak, także to jest niewyobrażalna 13 prawie 14 tak, miliardów mniej więcej tak nawet mniej niż jedną sekundę obecnie dokładność to jest gdzieś sekunda na około 30 miliardów lat w związku z tym mamy do dyspozycji niesamowicie dokładną skalę czasu która mhm. pozwala nam synchronizować między sobą zegary pozwala nam szukać fal grawitacyjnych szukać ciemnej materii mhm. prowadzić ekstremalnie dokładne pomiary geodezyjne, tak ale to, o czym powiedziałeś, o transakcjach giełdowych, do tego pewną perspektywą są światłowody wypełnione powietrzem. Okej. Światło Jeżeli... wędruje tam szybciej. Światło nie 200 tysięcy, ale prawie władzie, 300 tysięcy razy kilometrów na Także kurde. możemy sobie wyobrazić, że makler z Nowego Jorku będzie wiedział o mikrosekundę coś wcześniej niż mm. makler z Londynu. To wieczność, to wieczność. <laughs> tak. I do tego oczywiście służą lasery i fotonika. Mm -hmm. To jest cała wieczność. Można sobie wyobrazić tanko, dokowanie jakichś supertankowców z dokładnością do milimetra. Prawda? Tak, z dokładnością do pikometrów jesteśmy w stanie pozycjonować maszyny, na przykład obrabiające, tzw. CNC, tak zwane CNC. Maszyny do obróbki materiałów, czy pozycjonować narzędzia, wagony kolejowe i tak z dokładnością do pikometra. Grzegorz, czy ty masz iPhone na 15? No niestety nie należy jeszcze do tego ja grona Słyszałem i czytałem, że podobno on się w ogóle nie grzeje i, 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 i że jest piekielnie szybki. Czy to ma związek z laserami i z tą całą foto, fotolitografią? Absolutnie. To jest też podstawa i o tym warto powiedzieć, co nam umożliwiają lasery i w szczególności właśnie lasery ultrafioletowe. Półprzewodniki, tranzystory, drobne struktury półprzewodnikowe powstają właśnie w procesie fotolitografii, która jest sterowana laserami ultrafioletowymi, emitującymi bardzo krótką falę. I dokładnie dzieje się to w ten sam sposób, w jaki wykorzystują nabliści. Przy czym nie akurat nie chodzi tu o czas trwania to sekundowy, ale o generację harmonicznych, czyli bardzo silny laser trafia w krople cyny następuje proces jonizacji i rekombinacji i następnie emisji ultrafioletu mhm. i mając do dyspozycji tak krótką falę jesteśmy w stanie z limitem dyfrakcyjnym rzędu nanometrów tworzyć struktury o wielkości 3 nanometrów to jest 5 atomów krzemu, 5 atomów krzemu. w związku z to, tym... to jest praktycznie granica to jest praktycznie granica, no jeszcze parę atomów zostało, nie? ale to jest praktycznie granica, i dzięki temu w tej technologii 3 nanometrowej no każdy szczęśliwiec, co ma w kieszeni iPhona 15, wie, że mniej się grzeje, jest szybszy i dłużej żyje na baterii. Nie jest to kwestia tego, że dano mu większą baterię, tylko tak. po prostu elektronika konsumuje zdecydowanie mniej energii. Także to jest przyszłość i docieramy powoli do limitu. Zobaczymy, czy technika laserowa podoła tutaj za tymi ograniczeniami, ale wydaje mi się, że nie lasery są tutaj ograniczeniem, tylko już po prostu materiał, w materiał, którym rzeźbimy, czyli krzem. To wszystko na dzisiaj w naszym podcaście Fizyka bez zamulania. Grzegorz, to była dla mnie wielka przyjemność i honor. Dla mnie i dla Lucyny Ruk i dla, dla całej ekipy, która pomaga nam dla Dominika, Michała, Ireny, która pomaga nam w prowadzeniu tego przedsięwzięcia. Bardzo ci dziękuję za, za gościnę. Ja bardzo dziękuję. To była dla mnie czysta przyjemność. Do zobaczenia. Do zobaczenia.